FNAF 3 to słaba gra. Mam już waszą uwagę? W takim razie bardzo się cieszę. FNAF 3 bez wątpienia jest jedną z najbardziej ikonicznych w serii. Hype, jaki towarzyszył zbliżającej się premierze tej gry, był nie do opisania i śmiało można uznać, że był to pik FNAFa. Jednak kiedy ta gra wyszła, spotkała się ona z mieszanymi opiniami, w głównej mierze w gameplayowej sferze. Widzicie, spośród 11 gier ta odstaje od reszty, jednak czemu tak jest? Omówimy sobie to w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania. Ale przed tym krótkie ogłoszenie. W zeszłym tygodniu wbiliśmy kolejny próg subskrypcji. 14 tysięcy. Thank you for a 14 tysięcy subscribers. Very good. Z okazji tego, dzisiaj, idealnie na Dzień Dziecka, otwieram swój własny serwer Discord nazwany Fuzzpark. Na serwerze znajdziecie wiele różnych atrakcji, jednak zakładam, że głównie będziecie siedzieć tam dla FNAFa. Spokojnie, kanały o tej tematyce tam są. Serwer będzie stale rozwijany i będziemy również spoglądać na waszą krytykę i pomysły, by ulepszać serwer. Na co więc czekacie? Dołączcie na Fuzzpark już dziś, aby nie skończył jak swój poprzednik. A więc, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek tego typu, to dobrze wiecie, że zaczniemy sobie od tego, za co pokochano FNAF 3. No cóż, jestem w stanie wymyślić tylko dwa powody. Pierwszy jest ten jakże niezwykle przepiękny i uroczy króliczek z... dość ciekawym zapachem i... jak to powiedzieć, by nie dostać demonetyzacji? Mięskiem. Mięskiem wokół endoszkieletu. A właśnie, fani Aftona, powiedzieć wam coś strasznego? Wasz idol nie wrócił. Jego słowa I always come back się nie spełniły, pomijając, że te słowa w ogóle nie odnosiły się do tego, że będzie cały czas wracał, a sama kwestia była przypisana Chuckiemu na długo przed FNAFem. Go ahead and shoot! I'll be back! I always come back! But dying is such a bitch. Szczerze, lepszym catchphrase'em Aftona było I am still here, jak na jednym z teaserów. Dobra, ale nie o tym w dzisiejszym filmie. Wiadomo, że tak naprawdę głównym czynnikiem tego, dlaczego FNAF 3 jest uważany za jedną z najlepszych gier w serii, jest oczywiście lore. Jak wiecie, przed FNAF-em 2 cały motyw morderstw Freddy's był nijaki. Wiadomo było tylko o jakimś mordercy, który zabił dzieci, które następnie nawiedziły animatroniki z tejże lokacji. FNAF 2 rozszerza nam ten wątek, ukazując samego mordercę i jego kolejne zabójstwa, które obserwujemy z perspektywy animatroników. FNAF 3 natomiast wynosi to na zupełnie inny level. Mamy ukazaną lokację z pierwszej gry w ruinach. Morderca wraca do miejsca, w którym 8 lat wcześniej dokonał morderstw. W tym samym miejscu spotyka go kara za jego czyny i zostaje on uwięziony we stroju, wzorowanym na tym, którego używał do zabójstw. To jakże niewątpliwie najbardziej wzruszające zakończenie dla całej trylogii FNAF-a na zawsze zapisało się na kartach historii jako piękne podsumowanie. Sam w sobie fakt tego, jak ta gra się kończy, sprawia, że większość fanów była usatysfakcjonowana i... A nie! Zaraz! Jest coś, co nie satysfakcjonowało fanów ani trochę. Pewnie domyślacie się, do czego piję. Zacznijmy od prostszej części tego problemu, czyli gameplay. Chyba każdy, kto ogląda ten film, powinien wiedzieć, jak działa cały gameplay we FNAF 3. Jednak, dla niewtajemniczonych, jakimś cudem wytłumaczę. Ogólnie, celem gry jest trzymanie Springtrapa jak najdalej od swojego biura, naprawiając przy tym poszczególne systemy jak audio lure, system kamer czy wentylację, która sama w sobie od początku jest uszkodzona i ledwo działa, jak mówi o tym Fondiot w pierwszej nocy. Some of this equipment is barely functional. Yeah, I wasn't joking about the fire. That's a real risk. W międzyczasie mamy też przeszkadzajki w postaci fantomów. Zarówno jak w poprzednich grach mamy za zadanie przetrwać do 6 AM, no i to tak naprawdę tyle. Więc co nie gra z gameplayem? Jest nudny i łatwy. No, przynajmniej do czasu, gdy nie będziecie próbowali zrobić aggressive nightmare mode. Tak dawno już. Ty kurwo biegniesz. Co się wychylasz? Co się wychylasz? Dobra, zajeb mnie już. Wiem, że... Przepraszam, czekajcie. Czy ja... Najpierw mleko czy płatki? Miska. Najpierw miska. Afton! Afton! Dobra, będę widział po szumie, jak odchodzisz, Afton. Nie idziesz wentami, nie robisz tego, przyjacielu. Zrobiłeś to. Widziałem, jak biegniesz. Afton, Afton, Afton. Afton. Won mi stąd. To jest mój dzień. Nie popsujesz mi go.
nie popsuje mi tego jakiś morderca zatrzaśnięty w stroju Furasa. Myślisz, że jak się przebrałeś w strój Furasa, to jesteś śmieszny? Myślisz tak? To ja ci powiem coś. Nie jesteś śmieszny. Jesteś cringe'owy, gościu. Jesteś kurwa cringe'owy. Tak naprawdę to największym minusem jest to, że można Springtrapa trzymać na jednej kamerze przez całą noc, co sprawi, że przez całą noc nie będzie on stanowił żadnego zagrożenia. I tak jest przez trzy noce, chociaż w pierwszej nocy go nawet nie ma. Dopiero w piątej nocy jest on większym zagrożeniem, ale i tak nadal jest łatwy do pokonania. Kolejnym aspektem tego, dlaczego FNAF 3 jest słaby, jest klimat. Wszystko jest zielone, a jumpscary nie są w ogóle straszne. Nie wspominając o designach fantomów, które wyglądają jak p***dolone arbuzy. Dom strachów byłby dobrym pomysłem na miejsce akcji, gdyby nie to, że w tym domu w ogóle nie straszy. Ta lokacja miała niesamowity potencjał, jednak został on w mojej opinii dosyć mocno zmarnowany. Zielona otoczka wraz z nudnym gameplayem powoduje, że chcesz grać w tę grę jedynie po prostu, by ją przejść, a nie bawić się dobrze. Dla porównania, poprzednie dwa FNAF-y, mimo iż też z perspektywy czasu nie są straszne, jednak one dawały klimat, który powodował to coś w tobie, że możesz wczuć się w klimat pizzerii i opowiadanej w niej historii. Natomiast, tak jak wspomniałem przy zaletach FNAF 3, ta część posiada solidne lore, które pozwoli zagłębić się bardziej w tę grę i myślę, że wiele osób tylko dlatego grało w tę część. Na szczęście, FNAF 3 też sprawił, że powstało FNAF 4, czyli kompletny upgrade, jeśli chodziło o tą franczyzę w tamtym czasie. Tak jakby porażka FNAF 3 sprawiała, że seria dostała lekkiego luja otrzeźwiacza i wróciła na dobre tory z nowymi pomysłami i historią do opowiedzenia. FNAFowi 3 nie można odebrać jednego. Jest ikoniczny i niezwykle nostalgiczny. To przy FNAF 3 polski fandom FNAF-a zaczął niesamowicie się rozwijać i sprawił, że dołączyło do tej przygody wiele milionów osób, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. I żeby było jasne, to nie jest tak, że nienawidzę FNAF 3, jednak po prostu uważam, że zapamiętaliśmy go sobie trochę inaczej i zbyt idealnie, niż faktycznie to wyglądało. Cieszę się, że ta gra powstała i rozwinęła serię do niesamowitego punktu, w którym obecnie się znajduje. Tradycyjnie chciałbym poznać waszą opinię na temat FNAF 3 po latach. Dajcie znać, co o nim sądzicie, a ja chętnie o tym poczytam. Przepraszam, że ten filmik jest taki krótki, ale nie mogłem znaleźć więcej powodów, których bym mógł mówić o FNAF 3, gdyż FNAF 3 tak naprawdę jest nieciekawe pod innymi względami niż lore. Dlatego dzięki i do zobaczenia w innych filmach. Siemka!